Dzisiaj opowiem Wam o poparzeniach słonecznych. Co zrobić, jeśli staniemy się ofiarą słońca i własnej lekkomyślności? Zapraszam do obejrzenia filmu. Cześć, nazywam się Marta Janocha, jestem magistrem farmacji, a Wy oglądacie kanał Gdzie po lek? Słońce zazwyczaj kojarzy nam się pozytywnie. Wakacje, wypoczynek, beztroskie chwile, piękna opalenizna. Jednak jeśli nie będziemy odpowiednio chronić swojej skóry, nie będziemy stosować kremów z filtrami, nie ograniczymy czasu spędzonego na słońcu, może stać się ono przyczyną poparzeń, przebarwień, a nawet raka skóry. Oparzenie słoneczne jest to uszkodzenie skóry spowodowane nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne. Bez względu na czas ekspozycji na słońcu należy pamiętać o stosowaniu kremów z filtrami, a także preparatów po opalaniu. Mają one za zadanie m.in. nawilżyć skórę. Wyróżniamy 3 stopnie oparzeń. Oparzenia 1, 2 i 3 stopnia. Przy oparzeniu 1 stopnia najbardziej charakterystycznym objawem jest zaczerwienienie skóry. Pojawia się także ból w tym miejscu. Najczęściej jednak objawy ustępują już po kilku dniach. Warto to miejsce jednak chłodzić i to od razu. Pamiętajmy, że słona woda morska do tego się nie nadaje. Najlepszy jest chłodny prysznic. Można też stosować okłady chłodzące. W aptekach dostępne są preparaty, które oprócz efektu chłodzenia będą działały na stan zapalny. Występują w nich składniki regenerujące skórę, np. alantoina, depantenol. Preparaty takie nakładamy na powierzchnię skóry w dużych ilościach. Postępujemy tak przez kilka dni i chronimy się przed wysokimi temperaturami, w tym przed gorącymi kąpielami. Z naturalnych metod pomocne będą okłady z kefiru czy też z jogurtu, które nawilżą skórę i przyniosą natychmiastową ulgę. Oparzenie 2 stopnia jest już zdecydowanie bardziej poważne, ponieważ oprócz zaczerwienienia i bólu pojawia się także pęcherz wypełniony płynem surowiczym. Dochodzi wtedy do częściowej martwicy naskórka. Nie wolno tych pęcherzy przekuwać, ponieważ może to doprowadzić do zakażenia bakteryjnego. Płyn surowiczy jest naturalnym mechanizmem ochrony uszkodzonego miejsca. W takiej sytuacji warto skonsultować się z lekarzem w celu przepisania recepty na odpowiednie maści. Pomocne będą też opatrunki hydrożelowe dostępne w aptekach. Oparzenie 3 stopnia dotyczy nie tylko naskórka, ale także skóry właściwej oraz nerwów. Następuje wtedy całkowita martwica danego miejsca. Skóra nie wykazuje już reakcji na dotyk. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu podjęcia odpowiednich kroków. Najlepszą receptą na poparzenia słoneczne jest unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce. Pamiętajmy, że zbyt częste opalanie się sprzyja przedwczesnemu starzeniu się skóry, a także obniża naszą odporność. Pamiętajmy także o naszych pociechach. Mimo że czerniak u dzieci jest rzadkim nowotworem, rodzice nigdy nie powinni lekceważyć oparzeń słonecznych. Wystarczy 5 takich poparzeń, by zwiększyć ryzyko zachorowania w przyszłości na czerniaka aż o 80%. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod nim. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Pa!